W takim razie witam wszystkich ponownie na live'ie. Jest sobotni ranek, a my kontynuujemy naszą przygodę. Trochę mi gardełko boli, trochę mi kręci w nosie, ale jest dobrze. Na pewno mi nie boli gardełko tak jak wczoraj, ale wczoraj wieczorem sobie zrobiłem kromkę z czosnkiem. Tranu się napiłem. No i tak to jest, organizm wzmocniony, gardełko bezpieczne. Tak jest przysłowie. Dobra, moi drodzy. Wiecie co, byśmy z inwentory trochę rzeczy pochowali. Nie wiem, co to jest. A czy ja nie miałem trzech słoików przypadkiem? Ktoś mi powiedział, żebym przełożył te rzeczy do tego. Pułapkę to wolę mieć. Chociaż może tak, dobra. Co my tu możemy zrobić? A gdzie my mamy tu ogień, że on robi to? Ciekawe. Zrobiliśmy, wykraftowaliśmy przedmioty, ale przecież nie mamy tu ognia. Wiecie co, myśmy tu już byli. Tu wilk chyba był, nie? Czy co tu było? Tylko byliśmy tutaj. No właśnie. Dobra. Uciekamy stąd, bo tu jest wilk. Słyszałem z tej kodu zniżkowego, czyli dzięki. Kurczę, paskudny, skorzystałeś z kodu zniżkowego 3%, to super. Jeśli ktoś nie wie, o co w tej grze chodzi, to chodzi w tej grze o to, że my płyniemy tratwą. No i musimy to tak robić, żeby podpływać do różnych takich obozów, lasów i tak dalej. Tam zaopatrywać się w składniki, kraftować i przetrwać po prostu. Jak widzicie po naszym awatarze, no nie wyglądamy zbyt zdrowo. Coś jest zdecydowanie nie tak. Jesteśmy niewyspani, jesteśmy głodni i jesteśmy pitni. Tu coś jest. No i do tego trzeba uważać, bo... Okay. Nie zawsze się da podpłynąć do tego, do czego chcemy podpłynąć. Dobra. I teraz robimy tak. Najemy się trochę. Z jagód chyba się dało napić. Troszeczkę nam wzrasta, no naprawdę, wydawało mi się, że... Clean water zrobimy, bo mamy water filter.
O, i możemy zrobić też Dendalion Tea. Nie wiem skąd to jest, że my mamy ten piecyk tutaj, ale coś takiego mamy. I Dendalion Tea nie dosyć, że nam daje Hydration, to nam jeszcze Hunger daje. Więc zrobiliśmy sobie go. No okej. I teraz przeszukujemy. Dobra, bierzemy tutaj... Wzięliśmy sobie trochę węgla drzewnego. On coś woła. Dobra, zbieramy tego dendaliona, bo to nawet jest ważne. Ten pies nam pomaga lutować. O, tu jest jakiś przedmiot w środku. Sól żeśmy znaleźli. Króliki też są. A ja w ogóle miałem pułapkę na króliki, ale widzę, że nie bardzo. O, fuck, dzik jest. O, ciekawe. Czy co? Zrobimy tak. Prześpimy się z 4 godzinki. W ogóle jakieś zmiany w grze były, bo nie wiem, czy zauważyliście. Po pierwsze, działa teraz to, co mówiłem ostatnio. Nie mówiłem tak. Cannot be at free. At co? Wydawało mi się, że będzie at fight, ale. A nie, jest, patrzcie. Dobra, ona buduje tą pułapkę. Nie wiem, chodź tu, dziku. Chodź, dziku, chodź, 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 chodź. Chodź. On nie chce do mnie iść, wiecie, a ja go muszę w tą pułapkę zagonić. Dobra, znaleźliśmy jakieś druty, raft schematik. To czekajcie, jeszcze raz to spróbujemy. O kurde, nie da się już składać pułapek. A to feller. No nic, musimy go w takim razie tu przyciągnąć. No, chodź. No co ten dzik robi? No. No kurde, chodź tu, dziku. Uj, zawsze to samo z tym dzikiem. Średnio zainteresowany, dobra. Wiecie co, trochę chyba zmarnowaliśmy pułapkę. Kolejny słoik mamy. Pałki wodne. Dobra, tutaj. Inventory is full? A to ciekawe. W ogóle coś mogliśmy... O! Możemy filtr wodny zrobić. To zróbmy. Później. Jakieś patyki możemy też zrobić.
Dobra, jakieś sznurki porobiliśmy, tego typu rzeczy. Tu już chyba nic nie ma więcej, co? Nie. No został nam dzik, ale nie wiem, co z tym dzikiem zrobić. To wiecie co, przydałoby się, żeby ten dzik wbiegł w tą pułapkę, no ale nic, no nie wszystko się da w życiu zrobić, jak wiecie. To jest jedna z tych rzeczy, które się nie da zrobić w życiu. Na pewno się tego zebrać nie da? No to pułapka stracona. Dobra, płyniemy dalej. Noc się zaraz kończy. Jeszcze bym tylko zrobił sobie, wiecie co? Wodę napełnił. Przefiltrował i napił się tego. Dandelion tea zrobił. Jak na się dandelion. Dandelion tea. Jeszcze możemy zrobić to samo, bo mamy dwa filtry, patrzcie. Dobra, zróbmy. Więcej mamy tych filtrów, chyba jeszcze nawet więcej. Patrzcie, jeszcze jeden. Chyba, że my zawsze mamy jeden, czekajcie. A, uses remaining, czyli one mają użycia. Aha. No to nieźle. Dobra, płyniemy dalej. Bo czeka na nas przygoda tutaj. Po prawo. O nie, o nie. Kurde, nogę se złamałem, fuck. Jeszcze jestem mokry. No i tak to jest, jak się... zaraz nam się tratwa rozwali. Jak nam się tratwa rozwali, to jest po nas. O nie. Z złamaną nogą to trochę średnio. Splint potrzebujemy. Jak się splint robiło? Splint. Szmatę potrzebuje i saplingi. No dobra. O, mam sapling, tylko szmaty nie mam. Dobra, rozpalmy ogień, to się trochę ochłodzi, znaczy... O, możemy zrobić ten. A, bo to się z saplingów robi, dobra. Możemy zrobić pułapkę na królika. Nie tak źle z tą złamaną nogą sobie radzi, wiecie? Kosa 6 to nowy sub. Dzięki, Kosa, za suba. Dźwięk suba. Tam po lewej jakieś czaszki były i to nie fajnie wyglądało, wiecie? Dobra, 5 cocktailów zebrałem. Jagódki. Jak inventory is full. O, dziki czosnek. Dziki czosnek. O, samak. Nie wiem, co samak robi. Move to raft.
domów, która się tu przedmioty nakładają, widzicie? Dobra. O nie, dzik. Schemat bomby gazowej mi się pojawił, wiecie? Dobra. To jest jakaś stacja. O! Paliwo. Nie wiem, po co nam paliwo, ale żeśmy zebrali. Alkohol. Metal Hammer możemy zrobić. Probably your parts. Metal Hammer. Workbench potrzebujemy i będziemy mogli go zrobić. Nie wiem, w jaki sposób workbench. Czekajcie, bo mamy full inventory. To co zrobimy? To chyba do raft trzeba przenieść, nie? Sól to do tego. Gazolinkę to nie wiem do czego. Dobra, tyle aż nie potrzebujemy miejsca. Dobra, mamy wszystko. Problem jest taki, że nam się tratwa rozpada i to tak solidnie, nie? Dobra, jesteśmy głodni. Wiecie co, jesteśmy jeszcze głodni. I tych szmat ciągle nie mamy. Dobra, to co zrobimy? Sprawdźmy, co możemy wykraftować. Bandaże trochę średnio. Building block for upgrading your raft cable. Czyli moglibyśmy coś takiego zrobić, wiecie co? Nie wiem, czy chcę to zrobić, bo boję się, że... Torch. A, zróbmy tą pochodnię. Gdzie ta pochodnia jest? Aha, tu. No dobra, płyniemy, ale boję się, że się teraz rozpadniemy, wiecie? Że walniemy w coś i się tratwa i będzie koniec gry. Mam jedną szmatę w EQ, a potrzebuję więcej. Spokojnie, są, spokojnie. Płyniemy już na spokojne wody. Dokładnie. A kurde, znów są jakieś dzikie wody. Nie. Jest warsztat, 260 metrów. Warsztat, do warsztatu, chociaż to nie chyba ten nie taki warsztat jest, jaki ja potrzebuję, ten chyba kolejny to jest ten, który... Dobra, jesteśmy. To chyba nie jest taki warsztat, jak my potrzebujemy, ale ten też będzie dobry. Dobra, moi drodzy, trzeba by było coś zjeść. Mięso. Coś jeszcze. Dobra, używamy słoika. Robimy czystą wodę z niego. Nie mamy dendaliona? Mieliśmy pełno dendalion. Ach,
Aha, bo tu nie ma tego ognia czy coś. No nie wiem. O fuck, dwa wilki. Sowka. Kurde, ewakuacja szybko, moi drodzy. Dwa wilki tam były, nawet trzy, całe stado wilków. Na to to ja nie byłem przygotowany, sorry. Dobra, jest warsztat, naprawimy sobie naszą tego, naszą łódkę i chyba bardzo możliwe, że jest tam workbench. Dobra, jest to, udało nam się dokować. Nie, nie ma tu workbencha, use marina. Zrobię ten raft frame. No ale nic nie mogę zrobić, bo wszystko jest jakieś takie, wiecie, raft schematic mam. Nie mam raft hardware. Nie wiem, jak się robi raft hardware. Dobra, naprawiliśmy ją do 40%. Kurde, nie wiem nigdy, jak się stąd wydostać. Wydaje mi się, że z tą złamaną nogą to my się szybciej męczymy. Znaczy szybciej się robimy głodni i tak dalej, bo tak kurde nam schodzi to jedzenie i picie teraz. Abyśmy przyrżnęli w coś. O fuck. No to znów, to fajnie, żeśmy se naprawili. Ja pierdzielę. O nie, koniec chyba. Utonęliśmy. Ja. Nie no, ale to już taki był koniec, no. Smuteczek trochę. No nic.